Wracamy w Tatry i zapraszamy Państwa na tę wyprawę, abyście wyruszyli razem z nami. Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. A mówić będziemy o tajemnicach groźnych, choć wcale nie takich wysokich i w sumie mało zasobnych w naturalne skarby, górach, czyli o Tatrach wiemy już, że to pasmo gór, które długo nie było penetrowane przez turystów, jak na pasma górskie w Europie, bo w zasadzie na dobre wędrowanie turystów w Tatrach ruszyło w połowie XIX wieku. Pierwszą turystką znaną z imienia była kobieta Beata Łaska, która wybrała się w XVI wieku na taką wyprawę i można uznać, że była pierwsza, ale jak już mówiłyśmy, ten ruch rozpoczął się na dobre później, ale Wspominałyśmy także, Pani Urszulo, w naszym spotkaniu z Tatrami w części pierwszej, że są to góry pełne tajemnic, wiąże się z nimi dużo legend, opowieści i cieszą się złą sławą, choć myślę, że słowo cieszą się jest tutaj nie do końca adekwatne. Tak i jest powiedzenie, powiedzieliśmy, że o ile te góry się nie udały Panu Bogu, tak wyjątkowo obfitują w widma jak żadne inne. I co ciekawe... Jeżeli zagłębimy się w te góry, to czekają nas ogromne niespodzianki. Oczywiście, pierwszą, mówić będziemy o różnych przypuszczeniach, zjawiskach nie do końca zbadanych, o legendach, opowieściach, przypowieściach. Państwo mogą wierzyć bądź nie, no bo tak to jest z legendami, że się je opowiada, a już jest tak. A kwestia, kto chce wierzyć, to ten wierzy, ten wierzy. Kto tak. nie wierzy, ten nie wierzy, ale są to zeznania świadków, są to materiały zapisane i zacznijmy od tego zjawiska, o którym się mówi najczęściej i które się nieustannie i które się nieustannie przewija w kronikach. Tak zwane widmo z Brokenu. Co to takiego jest? Jest to przedziwne zjawisko, które Najczęściej występuje w Tatrach. Były pojedyncze zeznania na temat tego widma z Brokkenu dotyczące górów, gór Harcu i dotyczące Alp. Natomiast masowo, można powiedzieć, na masową skalę występuje. Ono właśnie w Tatrach. Inaczej Na nazywa się to mamidło górskie. Mamidło górskie, tak. Natomiast Brokenu, od Brokena, który po raz pierwszy to zaobserwował, był to turysta niemiecki, a w zasadzie pruski, bo wtedy mieliśmy z Prusami do czynienia i który pierwszy zjawisko to opisał się z tym i się w ogóle. przeraził właśnie w Tatrach. Na czym to polega? W wysokich, wyższych partiach gór, jak jesteśmy, układają się gu, chmury w jakiś taki przedziwny sposób. Ta pierzynka chmur, ona nie jest bardzo gruba, ale też nie jest bardzo cienka. Jest na tyle cienka, że Prześwituje delikatnie przez nią promienie słoneczne, ale na tyle gruba, że nie pokazuje samej tarczy słonecznej. I w takich warunkach zdarza się, że widzimy swój własny cień wielokrotnie powiększony, odbity nie na Ziemi. Ale właśnie na chmurze. Często temu zjawisku towarzyszy taka poświata, taka aureola mhm. w tęczowych barwach. I mówi się, że kto zobaczy swojego. Swoje własne odbicie na chmurze, Czyli Kto to widmo, zobaczy tak. widmo Brokenu. Ten patrach. nie przeżyje najbliższych dni. Temu jest pisana śmierć. Ale to nie jest tak do końca, bo można się przed tym uchronić, jeśli to widmo zobaczy się jeszcze kilka razy. Tak, Jeżeli się trzy razy zobaczy, wtedy jest się chronionym przez ducha Właściwie gór. Właściwie w górach się jest nieśmiertelnym. nieśmiertelnym prawda? No, broken tego zaszczytu nie dożył, bo krótko po powrocie z gór, krótko po spisaniu swojej relacji bardzo dokładnej, zmarł na zawał serca. I to prawdopodobnie jest początek tej czarnej legendy. Legendy, legendy nie jedynej, ale najczęściej spotykanej, bo turyści do dzisiaj widzą swojego ducha. Szczególnie zdarza się to zimą w słoneczny dzień. Skoro jesteśmy przy słonecznym dniu, to, weź, to wejdźmy sobie na zamarłą turnię. Bardzo niebezpieczny szlak, który pochłonął wiele, wiele istnień między innymi mówiliśmy w pierwszej części o dwóch siostrach 16 i 18 letniej, które tam zginęły. Tam też miał wypadek Rafał Malczewski, któremu towarzyszył bardzo doświadczony przewodnik Bronikowski i on odpadł od ściany. Kilka dni szukano jego ciała i w czasie poszukiwania ciała na turń przychodziła... Matka. Ona się zjawiała zawsze w południe. Chłopak miał 23 lata, wtedy był jedynakiem, i wreszcie, jak znaleziono ciało w dokładnie, podobno w samo południe, w przepiękny słoneczny dzień matka się załamała. I dzisiaj, w przepiękny słoneczny dzień, jeżeli wędrujemy tym szalenie niebezpiecznym szlakiem, który do dzisiaj zbiera żniwo, ukazuje się kobieta. Niektórzy widzieli ją siedzącą na wielkim głazie w średnim wieku, przy czym kobieta w średnim wieku, w dwudziestoleciu międzywojennym, to była kobieta koło czterdziestki, która ma twarz zasłoniętą cieniutką walką, także widać rysy i cała jest ubrana na czarno, siedzi doma. nieruchomo, Czarna dama albo kobieta w woalce. Inni widzą ją jak stoi na skraju przepaści i patrzy w dół w przepaść. Podobno tęsknym wzrokiem, ale tęskny wzrok przy woalce to już jest spora tak. doza wyobraźni. I ten szlak ma jeszcze to do siebie, że jeżeli turysta. Się tam zgubi, bo on ma to do siebie, że w ogóle tatry mają przedziwne zjawisko nagłego przychodzenia mgły. W żadnych górach mgła nie nastaje z minuty na minutę, tak a tutaj. Mhm. Idziemy i trzy, 5-10 minut wcześniej jesteśmy w gęstym mleku. Jeżeli idziemy, brniemy przez śnieżycę, to czasami zdarza nam się właśnie na tej zamarłej turni spotkać dziwnego człowieka ubranego No właśnie, bo Czarna ubranego, Dama to nie jedyny duch jaki tak, się ukazuje. Ubranego no staroświecko, który zagubionym turystom zawsze mówi Szczęść Boże i zawsze służy pomocą, sprowadza ich do pewnego momentu, gdzie już szlak staje się bezpieczny, potem kłania się i żegna. Mało tego, oświetla drogę latarką, i gdy turyści pytają go o nazwisko. To mówi, że nazywa się Bronikowski jest w drodze na mnicha, czyli ten, który Zginął w towarzystwie mhm. Rafała Malczewskiego próbował zdobyć tę trudną górę. Kolejna rzecz, trójkąt, bermudzki teatr. Zdarzają się wypadki, gdzie nigdy nie znaleziono Ciał, chociaż to jest oczywiste, w którym miejscu zginęli, i na dnie żlebu powinny być te ciała. Towarzysze, którzy uratowali się z tego piekła, z wypadku, zeznają, w tym i w tym miejscu leżały zwłoki. Przychodzą taternicy, przychodzą ratownicy to i nic nie znajdują. Próbuje się to Zjawisko tłumaczyć. No w żaden sposób nie da, nie da się wyjaśnić, gdzie Jak giną ciała, mm -hmm. tak jakby je ziemia pochłonęła. Swoistą złą legendą czy złą sławą yy, cieszą się przepiękne czerwone wierchy. Czerwone yy, wierchy są swojego rodzaju mamidłem. Wybiera się człowiek w jak najlepszym nastroju, i już w kilku przypadkach zdarzało się, że ludzie na czerwonych wierchach tracili przytomność, gubili drogę. Tracili orientację i wszyscy zeznają dokładnie to samo. W określonej partii tychże czerwonych wierchów słyszą w głowie rozlegający się szept, albo szept, który jak gdyby dochodzi ze wszystkich stron, jakby znajdowali się w perfekcyjnej sali koncertowej. Skocz, skocz, skocz. Skończyło się to kilkoma yy, samobójstwami. Najwięcej jednak samobójstw było na, Świdnicy. na Świnicy przepraszam. Natomiast Tatry cieszą się tą złą sławą, że mają również sporą statystykę samobójstw. Sporo ludzi odebrało tam sobie życie. Jednak nie są to wszystkie widma. No właśnie, pamiętajmy, że jeszcze pod Giewontem śpią rycerze. Tak, i czasami, gdy idziemy w samotności, szczególnie zdarza nam się to wczesną wiosną, gdy przyroda budzi się do życia. Słyszymy rżenie Konim. koni, podobno jest tam jaskinia. No ale który... właśnie, wielu śmiałków szukało wejścia do tej jaskini i się nie udało, chociaż legenda mówi, no. że kiedyś jednemu pasterzowi, młodemu tak, udało się. Tam Tę wejść, znaleźć. Y, usłyszał rżenie konia, obudził rycerza Giewonta i rycerz się zapytał, czy, czy już? już czas? Nie. I z powrotem zasnął rycerze, podobno śpią i czekają na właściwy moment na wezwanie się na wezwanie. Ale jak już powiedziałyśmy, nikt inny tej szczeliny do jaskini prowadzącej nie odnalazł, choć wielu szukało. Jakie jeszcze legendy, jakie opowieści, jakie historie niezwykłe łączą się z tymi górami? Na przykład procesje turystów. Jeżeli idziemy Przełęczą Iwonicką, to kilkakrotnie już się zdarzyło, że turyści wędrujący nagle widzą na tej przełęczy sznureczek turystów, sznureczek wędrowców, którzy ubrani są na szaro i mają takie szaro-srebrne barwy. Idą w absolutnym milczeniu, rytmicznym krokiem, trzymając odległość jeden do od Drugiego, i gdy się na nich zawoła, nie reagują na żaden głos. Jak w procesja budząca grozę zupełnie jakby byli, jakby byli lunatykami. Są też duchy pojawiające się w dolinie kościeliskiej, ulubionej dolinie zbójców zakopiańskich, gdzie podobno ukryte są największe. Skarby. Czy skarby w górach istnieją rzeczywiście zakopane? Może się zdarzyć jakiś garniec dukatów, ale pamiętajmy, że to nie są okolice bogatych ludzi. Była tam ogromna bieda, góry były słabo zaludnione, a kupcy tych stron, czy wielkie karawany, też się trzymały z daleka. A poza tym Czyli... góry strzegą swych tajemnic na ogół bardzo starannie. Tak, i śmiałkowie, jak nas uczą legendy i bajki, którzy wyprawiają się po skarby, rzadko się już potem spotyka ich na tym świecie. Jeśli Państwa historie o Tatrach zaintrygowały, zainteresowały, to więcej mogą Państwo poczytać, wybierając którąś z lektur, które chcemy Państwu dzisiaj polecić. Może zacznijmy od pięciu stawów. Pięć stawów. Jest to Dolina Pięciu Stawów. Dolina, w której jest jedno z najpiękniejszych, najbardziej rozpoznawalnych, chociaż nie najstarsze schronisko. Najstarsze jest nad Morskim Okiem, prowadzone przez słynny ród Krzeptowskich, ród, z którego wywodził się słynny gawędziarz Sabała. I z którego, który w swoich kronikach ma przodka najsłynniejszego kuriera, opowiada historię od momentu powstania schroniska po dzień dzisiejszy. Przejdziemy okres wojny, przejdziemy okres PRL-u, przejdziemy okres tajniaków i esbeków, którzy zakradali się do schronisk. Rajdy ledinowskie wizyty. Niedźwiedzi i cudowną atmosferę tego schroniska. Kawał historii nie tylko Tatry jak się okazuje. Tak. A druga książka, Niech to Szlak, szlak pisany przez Kabo, to szlak turystyczny, kronika śmierci w górach. Tak, książka opowiada o tej. Ciemnej stronie, o tym ciemnym obliczu tatr. Góry niewielkie, góry niewysokie, ale góry jakże niebezpieczne. Jest to też kronika lekkomyślności ludzkiej. No i okrucieństwa. Ludzkiego, ludzkiej bezmyślności, chociażby śmierć słynnego niedźwiadka, o którym kilka lat temu słyszeliśmy, słynny proces. Dwie wspaniałe książki, które niedawno się ukazały i które opowiadają nam bardzo dużo o tatrach i które są do polecenia nie tylko turystom, nie tylko miłośnikom wąwozu krupówki. Chyba najbardziej rozpoznawalnego wąwozu handlowego I dla każdego turysty w Polsce, mhm. ale tym, którzy nigdy Tatr nie widzieli, bo jest to niesamowita opowieść o niesamowitych górach. Tyle dzisiaj o Tatrach. Bardzo dziękuję Urszula Pawlik była moimi państwa gościem. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Strzemińska kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne spotkania w Radiu Katowice z niezwykłymi opowieściami.